Karolina Jakobsza, zapraszam Was do obejrzenia Kolej TV. Dziś będzie bardzo nowocześnie, bo odwiedzimy targi Trako. Będzie też z sentymentem, pokażemy Wam parowozy z Jaworzyny Śląskiej. Pendolino Griffin Marathon, czyli zobaczycie, co prezentowało się na gdańskich targach. Żeby było do pary, będzie też o pięknych parowozach z Jaworzyny Śląskiej. A na koniec przyjrzymy się pracy mechanika, czyli nazywanego tak w kolejarskim żargonie maszynisty. I w Warszawie jest trochę Gdańska. To jednak Trójmiasto. Przez kilka ostatnich dni było kolejowym centrum Polski. Kilometr torów z kolejowymi ciekawostkami. Ponad 500 wystawców, czyli dziesiąte targi Trako. Zobaczcie, co ciekawego tam było. Dwa ostatnie dni targów należały do Pendolino. Nie dziwi więc kolejka do kolejki. Skład Express Intercity Premium wzbudzał chyba największe zainteresowania. Tory, na których wystawiony był tabor, były dostępne dla wszystkich. Wygoda jest i estetyka zewnętrzna to jest zupełnie co innego niż do tego, co byliśmy przyzwyczajeni. Wnętrze zaprojektowano tak, by było jak najwygodniejsze. Jest indywidualne oświetlenie, gniazdka i rozkładane fotele, które nie przeszkodzą współpasażerom. Żeby wysiadający pasażer był zadowolony, żeby chciał jeszcze raz wrócić właśnie do tego pociągu, żeby pytając o bilet spytał, czy to będzie Pendolino, jak będzie jechał, bo tu było mu przyjemnie. Bilety będą sprzedawane w systemie podobnym do takiego, jakie mają linie lotnicze, a cena najtańszego biletu nie przekroczy 50 zł. Ten pociąg będzie dla wszystkich, dla każdego segmentu i oferta handlowa będzie dostosowana do wszystkich poszczególnych segmentów rynku, tak żeby każdy mógł tym pociągiem jeździć i żeby ten pociąg był naturalnym wyborem dla wszystkich Polaków, którzy planują podróż. Pierwsze regularne kursy rozpoczną się w grudniu przyszłego roku. Pendolino do 200 km na godzinę rozpędzi się na centralnej magistrali kolejowej. Później zbierzemy doświadczenia i chcemy pojechać powyżej 200 km na godzinę. Express Intercity Premium dojedzie do Gdyni, Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Rzeszowa. Polscy obywatele od dawna zasługują na taki standard. Sytuacja wygląda tak, że tak naprawdę zbiegamy się z kończeniem prac modernizacyjnych. W trakcie targów Intercity podpisało też umowy z Newagiem na modernizację 20 lokomotyw spalinowych i z Pesą, która unowocześni wagony. Ci dwaj producenci zaprezentowali też swoje nowe lokomotywy. Obie premierę miały w zeszłym roku na targach w Berlinie. Newag i Pesa rywalizują ze światową czołówką. Mamy się czym pochwalić, ale to jest dopiero pierwsze rozwiązania. Na Trako można było zobaczyć też Linka, którego Pesa sprzedała kolejom czeskim i niemieckim. Był też Impuls z Newagu, pierwszy polski pociąg, który przekroczył barierę 200 km na godzinę. Ale Trako to także targi dla miłośników nieco mniejszych kolei. Pociągi małe, a frajda wielka. Targi to nie tylko wystawa taboru, to także debaty. Rozmawiano o tym, jak przyciągnąć pasażerów do kolei i przekonać ludzi, że pociąg może być szybszy niż samochód, a nawet samolot. Żeby wygrać, trzeba grać. Ta kolejowa wersja Monopoly jest głównie dla miłośników pociągów. Taka gra może sprawić, że kolej stanie się bardziej pociągająca. Jak jednak zainteresować koleją na większą skalę, przyciągnąć pasażerów do wagonów, a odciągnąć od samochodów, autobusów i samolotów? Zachęcam do podróżowania, bo jakość konsekwentnie się podnosi. Od 2 lat realizujemy program podnoszenia i poziomu bezpieczeństwa i komfortu. Na wielu liniach to się już dzieje. Temu służą również inwestycje liniowe, których realizujemy bardzo dużo. Po pierwsze, podróż musi być szybka. Temu służą remonty kolejowych szlaków. W następnych 6 latach na modernizację infrastruktury trafi 30 miliardów złotych z unijnych funduszy. Od przyszłego roku kursować będzie też Express Intercity Premium. To jest tylko tak naprawdę wisienka na torcie, dlatego że oprócz tego modernizujemy pozostały tabor Intercity. To jest kwota 6 miliardów złotych. Bardzo, bardzo znacząca suma. Liczy się też komfort. Za 2 lata ponad 70% taboru Intercity będzie zmodernizowany. Podstawowym projektem, który wiąże się z komfortem podróży i bezpieczeństwem, jest zapewnienie pełnej rezerwacji w naszych pociągach. To jest, wydaje się pozornie, mała rzecz, natomiast tym umożliwiliśmy wszystkim pasażerom to, że kupując bilet wiedzą, że odbędą podróż. Wiedzą, że odbędą podróż komfortowo. Wprowadzone zostały zniżki dla planujących podróż wcześniej, a na części tras wprowadzono bilet relacyjny, którego cena nie zależy od kilometrów. A wiadomo, że nic tak nie poprawia relacji z podróżnym jak odpowiednia cena. Na kolejowej mapie Polski przybyło kolejne miejsce dla miłośników pary. Po Wolsztynie i Chabówce to Jaworzyna Śląska stała się ciekawym przystankiem dla kolejowych maniaków. W tym roku można było podziwiać tam galę parowozów.
to trzecia tego typu impreza. Dwa dni ze stalą, parą, oliwą i pięknymi parowozami. W tym roku w Jaworzynie było 6 lokomotyw. Z Niemiec przyjechały dwa parowozy BR-52. Były to lokomotywy wojenne, których konstrukcja była uproszczona jak tylko się dało. Na bazie tych maszyn powstały polskie TY-42. Podziwiać można było niedawno odrestaurowany egzemplarz, którego właścicielem jest skansen w Pyskowicach. Z Brna przyjechał czeski parowóz manewrowy serii 213. Polska lokomotywa OL-49 też budziła zachwyt. Dumnie prezentowała się też własność Muzeum w Jaworzynie Śląskiej TKT-48. Parowozy można było obejrzeć z każdej strony, bo prezentowały się na obrotnicy. Taki pokaz kolejowej mody nie ma naszym zdaniem słabych stron. Pierwsi pasażerowie pojawili się na nowych stacjach metra w Warszawie. 600 osób mogło zwiedzać dwa podziemne przystanki, Rondo ONZ i Stadion. Tam prace są najbardziej zaawansowane. Największa stacja to Stadion, będzie miała dwa perony. W tym miejscu rozdzielać się będzie druga linia metra. Zakończyło się już drążenie jej centralnego odcinka. Pierwsze pociągi pojadą tędy pod koniec przyszłego roku. Piwna batalia. Dlaczego na dworcach nie można sprzedawać piwa? O takie wyjaśnienia poprosił Ministerstwo Gospodarki poseł z Wrocławia. Niskoprocentowe alkohole można już kupić w Warsach. Zakaz obowiązuje nadal na dworcach. Dozwolony jest za to sklep monopolowy 5 metrów od stacji. PKP chciałyby zniesienia zakazu, bo dzięki temu na dworcach mogłoby powstawać więcej restauracji. W naszym poradniku powiemy, co zrobić, gdy w czasie podróży pójdzie coś nie tak. Bo choć pociągi jeżdżą coraz bardziej punktualnie, to mogą zdarzyć się opóźnienia. Jeśli podróż ekspresem wydłuży się minimum godzinę, to pasażerowi przysługuje rekompensata. Spełniony musi być jednak warunek – wina przewoźnika, czyli wykluczone są opóźnienia spowodowane przez wypadki, nawałnice czy powodzie. Jeśli pociąg będzie znacznie opóźniony, warto zadbać o to, by konduktor wpisał na bilecie czas opóźnienia. Odpowiedni formularz do zgłoszenia reklamacji można znaleźć na stronie www.intercity.pl. Na złożenie wniosku rekompensatę za opóźnienie są 2 miesiące. Reklamacje mogą dotyczyć nie tylko opóźnień, można je składać w centrach obsługi klienta na dużych dworcach i listownie. Mamy nadzieję, że z dzisiejszej porady nigdy nie będziecie musieli korzystać i zawsze dojedziecie na czas. A teraz siadamy za nastawnik, czyli przyjrzymy się pracy maszynisty. Zobaczcie, jak jeździ się nowoczesnymi husarzami i czym różni się od prowadzenia poczciwych siódemek czy dziewiątek, czyli najpopularniejszych w Polsce, ale wiekowych lokomotyw. Wykaz pracy, aktualny rozkład jazdy, poprawki do wykazu ostrzeżeń stałych przed wyruszeniem w drogę, do zebrania jest komplet dokumentów. Wtedy zapala się już zielone światło, żeby zająć miejsce w kabinie. Sprawdzić trzeba jeszcze książkę pokładową elektrowozu, zobaczyć, czy poprzednicy nie zgłaszali usterek i czy zostały usunięte. Tak czy inaczej, trzeba dokładnie obejrzeć lokomotywę, uruchomić radiotelefon i zobaczyć, czy działa radiostop. Jedni maszyniści lubią lokomotywy konwencjonalne, takie typu EPZO9, EUZO7. Są maszyniści, którzy wręcz uwielbiają lokomotywy typu husarz, ewentualnie pendolino. W nowoczesnych husarzach obsługa nie jest skomplikowana. Jedną dźwignią się przyspiesza, a drugą hamuje. Można ustawić też tempomat. Wszystkie potrzebne informacje wyświetlane są na monitorach. Do 14 może pan jechać. Dobra, dziękuję. Inaczej jest w starszych wersjach elektrowozów. Zasada obsługi najbardziej popularnych EU07 nie różni się od nieco nowszych konstrukcji EP09. Pantograf w górę, główny włącznik, przetwornica i sprężarka. Po takiej sekwencji odpalania można jechać. Gdyby porównać lokomotywę do samochodu, to tutaj gazu dodaje się kierownicą. Są wskaźniki, ale ważny jest słuch. Maszynista praktycznie wszystko słyszy, co mu się dzieje za plecami. Na pendolino, na Siemensie rzadko kiedy mamy taką możliwość. Tam jest, układy są elektroniczne, sterowane poprzez magistrale światłowodowe. Niektórzy czują sentyment do starszych lokomotyw, ale przybywa maszynistów, którzy wolą jednak komfort, ciszę w kabinie i doskonale rozłożone przełączniki. Najbardziej lubię jeździć jednak lokomotywami nowej generacji typu husarz, pendolino. Są to lokomotywy, które naprawdę sprawiają ogromną przyjemność i ogromną satysfakcję z jazdy. Kolej TV nie może się zdecydować, czy lepszy jest styl retro czy nowoczesność. Najchętniej pojeździlibyśmy jeszcze raz wszystkimi rodzajami lokomotyw.
I tym sposobem dojechaliśmy do stacji końcowej. To ostatni odcinek Kolej TV. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy byli z nami od początku. Szczególne podziękowania należą się tym, którzy komentowali nasze odcinki, którzy wysyłali zdjęcia i filmy. Pamiętajcie, że cały czas będzie funkcjonować strona internetowa www.kolejtv.pl. Do zobaczenia.